Dzisiaj mamy 7 września 2023 roku. Jestem na cmentarzu Oscott w Birmingham przed grobem polskiego inżyniera Tadeusza Rudawskiego, który zmarł 7 września 1963 roku, czyli dokładnie 60 lat temu. Co dzisiaj wiemy o tym polskim inżynierze? To jest dobre pytanie. Od 4 lat badam jego życiorys jako wolontariusz polskich miejsc pamięci i dotarłem naprawdę do bardzo ciekawych informacji. Udało się dotrzeć praktycznie do całej jego rodziny w Anglii, w Polsce, nawet w Kanadzie. Niestety pewna część rodziny niezbyt chętnie chce się podzielić, a nawet rozmawiać na ten temat, na temat właśnie lat 60., lat 50., na temat tej rodziny, która mieszkała w Anglii, bo Tadeusz Rudawski mieszkał tutaj razem ze swoją siostrą. Serce cieszy, gdy w mediach społecznościowych słyszymy coraz częściej o Polakach, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, jak Tadek Marek. Naprawdę się przysłużyli w rozwój motoryzacji, takie jak Tadeusz Rudawski. Takich Polaków było o wiele więcej. Na przykład Tadeusz Gawroński, który skonstruował brytyjski samochód Rover 2000 o nazwie Talago. Leon Kuźmicki, który skonstruował silnik do Nortona 500. Motocykl ten wygrał wyścig TT na wyspie Man. Ostatnio nawet odnaleźliśmy grób polskiego inżyniera lotnictwa. Polak, który skonstruował w latach 20. pierwszy polski silnik lotniczy, a później pierwszy wojskowy samolot polskiej konstrukcji. Ale o tym Polaku opowiemy w innej części.